Pytaliście, dawno nie było, więc witamy znowu Adama. Witam wszystkich. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak to teraz jest moda na teraz to dowalę. W obecnym sezonie każdy chce dowalić, mimo że jeszcze nie dowalił. I skoro już mówimy o tym, że nie dowalą, to może chociaż nasze rady sprawią, że troszeczkę pójdą do przodu. Więc najpierw zacznijmy może od tego, jak tu może pomóc ludziom z tym całym dowalaniem i co znaczy dowalić. Wiesz co, no teraz właśnie, teraz w sumie to już od, nie wiem, paru lat tak naprawdę, w ostatnim czasie powiedzmy, kiedy te social media są takie bardzo modne, tam to można właśnie trafić. Modne jest tekstik, że ktoś teraz zaczyna masę, ma plany na przyszły rok na przykład i stwierdza, że teraz zrobi masę życia, dowali jak nigdy wcześniej i tak dalej, nie? I zaczynają ten cały proces od tego, że się odrażają. Ile to oni kilogramów zrobią, albo jaki oni teraz progres zrobią, nie? I no, dla mnie to jest trochę dziwne, bo jeżeli ktoś nigdy nie zrobił jakiegoś spektakularnego progresu, po prostu z roku na rok, to w ciągu roku, nie wiem, zwiększył masę ciała na scenie, nie wiem, 7, 8, 10 kilogramów, bo paru nas takich jest, to się udało coś takiego zrobić. Natomiast wiele osób, no, po prostu dobudowuje gdzieś tam po 2, 3 kilogramy. No, 3 to już nie jest taki zły wynik, ale zależy od poziomu też. Ale no, tam dobudowują po trochę co roku i oni nagle teraz się deklarują, że zrobią coś, czego tak naprawdę jeszcze nigdy nie zrobili, nie? No, dla mnie to jest trochę głupie takie rzucać na starcie deklarację taką dość głęboką, że wiesz, dokonasz czegoś, czego jeszcze nie zrobiłeś, nie? No i najczęściej to są puste słowa, bo u takich osób po pewnym czasie widać, że najczęściej to dowalanie coś nie idzie. Wtedy oczywiście zmienia się tłumaczenie, że no, nie samą kulturystyką się żyje, że jakieś problemy, że coś tam, że coś tam. Zawsze coś można wymyśleć, nie? No, wiesz, ja rozumiem, że są problemy, ale to trzeba też brać pod uwagę, że jeżeli się deklaruje z góry na coś takiego, to albo faktycznie się starasz i zapieprzasz, żeby zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłeś i dajesz siebie więcej niż dawałeś dotąd i nie chodzi tu tylko o podbicie dawek, nie, mówić i liczyć, że nie wiem, nagle samo się zrobi, bo mamy jakiś, nie wiem, nowy magiczny trening, nowy magiczny środek, suplement, nie wiem. Co trzeba zrobić, żeby dowalić? No, kwestia jest tego typu, żeby przede wszystkim zaplanować ten okres tak, żeby mieć dobrą wyjściową przede wszystkim, nie? To jest dobry poziom startowy, przede wszystkim chodzi o poziom zatłuszczenia. Najlepszy taki okres, wiadomo, po zawodach, ewentualnie jeżeli ktoś odpoczywał po zawodach, to fajnie by było, jeżeli przez ten czas tego odpoczynku, jakieś regeneracje się nie upadł, nie? Teraz bardzo wiele ludzi, wiele z takich osób i jeden zawodnik specjalnie, szczególnie nam wpadł ostatnio w oko, że generalnie upadł się jak knur w krótkim czasie, no zapadł się tak, że kurde, no nie wiem, 14-15% body fatu. No, ma taki poziom, że już redukcję trzeba było zaczynać i on teraz zaczyna budowanie czystej masy. No, nie wyobrażam sobie budowania agresywnej masy już z takiego poziomu tłuszczu. I ja wiem, że tam gówno się zbuduje zresztą jak co roku. Będzie dużo pisania, dużo fajnych fotek, troszkę wiesz, pod kątem, ładnie przerobionych, że tam niby jest większy. Na scenie pewnie wyjdzie z taką samą wagą, jak wychodził tam 2, 3, 4, nawet więcej lat wstecz tak naprawdę. No i to jest, wiesz, taki przykład właśnie takiej osoby, akurat, wiesz, tutaj ta osoba ma inne zalety, nie? Umie tą formę zrobić i tak dalej, ale dużo jest takich zawodników właśnie, że wiesz, już gdzieś się zapuści na starcie i teraz by chciał zrobić wielki progres. No niestety, ja rozumiem, że są strongmeni, są zawodnicy tacy, wiesz, sportów, nie wiem, jakiś podnoszenie ciężarów i tak dalej, gdzie ich poziom tłuszczu jest wysoki, a masa mięśniowa duża. Tylko trzeba pamiętać, że tamta masa mięśniowa to jest skutek uboczny tego dźwigania. Dwa, trening strongmenów to są naprawdę ogromne ciężary i większość, no kulturyści tyle nie dźwigną. I to tam jest dźwiganie nie tylko na jedno, dwa powtórzenia, czy tam na trzy, że się kształtuje jakiś wzorzec ruchowy i układ nerwowy trenuje, tylko tam są naprawdę już zakresy takie hipertroficzne, nie? A czasami nawet ponad. I tam ta masa mięśniowa ma prawo gdzieś tam wzrastać. Tylko pytanie, czy to jest najbardziej optymalny sposób do budowania masy mięśniowej, nie? Bo nie każdy strongman wygląda jak Pudzianowski, czy tam jak Zieleniecki. Niektórzy to po prostu wyglądają jak takie zwykłe grubaski, nie? Tyle, że mają mega siłę. Na pewno tam sporo mięśni jest, natomiast
U nich, wiesz, ta sylwetka to jest skutek uboczny, nie? A my chcemy jako kulturyści, jako sportowcy, zawodnicy sportów sylwetkowych rozwinąć masę mięśniową w możliwie najkrótszym czasie, jak najwięcej dobudować. No i zaczynanie z wysokim poziomem zatłuszczenia, no to jest kiepski pomysł. Raz, że słabsza wrażliwość insulinowa, dwa, że ciężko ocenić, jakiej jakości ta masa idzie, trzy, że zaczynają się problemy im więcej tłuszczu. Tym z reguły i aromatyzacja większość środków aromatyzujących i problemy, jakaś ociężałość, ciśnienie, różnego rodzaju problemy, nie? Takie związane z dużą wagą, tutaj w tym przypadku nadwagą, bo jest wiadomo, i spora masa mięśniowa i jeszcze sporo tłuszczu, więc to się wszystko gdzieś przekłada. I to raczej nie wyjdzie. Jeżeli ktoś chce dużo dołożyć, zaczyna z poziomu zatłuszczenia wysokiego, no to prawdopodobnie nie wyjdzie. Nie, nie mówię, że tam ktoś nie dobuduje, bo jak tam nie wiem, dowali dobrze, będzie sobie nie trenował i tak dalej, no to coś tam zbuduje, ale no, nie jest to, wiesz, nie zrobi takiego spektakularnego skoku rzędu, nie wiem, 6, 8, 10 kg na scenie, nie? Kolejny problem, myślę, wiesz, ja wymieniam tu problemy, tak naprawdę to jest Tak. też wskazówka, czego nie robić, czego unikać, żeby zrobić to, co chcemy zrobić, tak? Zbudowanie tej gdzieś tam masy mięśniowej. Kolejna rzecz to jest no, słomiany zapał, nie? Jest, wiesz, ktoś jest na fali, świeżo po startach, chciałby za rok być jeszcze lepszy, nie? Gdzieś tu koledzy nakręcili, wiesz, jest bajerka, troszkę się fame pokręcił po zawodach, nie? Troszkę ludzi pytało, jak tam zawody, jakie plany na przyszłość i wiesz, ktoś teraz, hura, teraz dowalę. No a to wiesz, często takim są ludzie, którzy wiesz, nie umieją pogodzić problemów dnia codziennego, albo mają po prostu gdzieś tam ten, wiesz, słomiany zapał, nie? Że wiesz, ta iskierka nie siedzi tobie cały rok, tylko gaśnie dość szybko, nie? I wiesz, 2 miesiące gdzieś tam człowiek zapieprza, a potem już tak wiesz, niby robi, tu odpuści, tam odpuści, tu coś tam. Nagle w głowie się trochę poprzewraca, nie? I wiesz, tu podje, tam podje, tu jedna impreza, druga i już wszystko nie ma sensu. Nie daj Boże, jeszcze wiesz, trochę pospada z rozmiaru, albo ktoś się mocniej zatłuści i znowu by trzeba było zrobić krok w przód, żeby zrobić dwa w przód i już ktoś taki traci motywację, nie? Generalnie takie osoby, no nie nadają się do wyczynowego sportu. Są takie osoby w tym sporcie, bo ten sport jest teraz popularny. Sport, wiesz, to już tam wiadomo, Mateusz ma swoją teorię, czy to sport, czy nie. Ale my tu mówimy, że jako sportowcy, tak? Większość tych osób to nie są te prawdziwi sportowcy z krwi i kości, nie? Prawda jest taka, że brakuje ci kiedyś motywacji. Wiadomo, masz gorszy dzień, masz jakiś ten, ale no, nie możesz bez tego żyć. Cały czas ci po głowie chodzi, żeby zrobić coś więcej, być lepszym. Jakkolwiek cokolwiek poprawić, nie? Nawet jakieś głupoty, tak? Ale wiesz, cały czas masz na końcu głowy tego, że masz jakiś tam ten swój cel i trzeba go zrealizować, nie? Trzeba, chcesz go zrealizować, nie? I bez takiej motywacji, która jest w tobie cały rok, nawet jeżeli ktoś stosuje jakieś odpoczynki, typu, nie wiem, roztrenowanie i tak dalej, to w czasie tego odpoczynku już myślami jest, co tam potem zrobi, nie? A dużo takich jest takich ludzi, co tak naprawdę wiesz. Robią to, bo robią, bo w sumie nie mają lepszego pomysłu na siebie, bo mają znajomych, które mogą tym zaimponować i tak do końca, wiesz, się do tego nie nadają psychicznie, bo za bardzo lubią imprezy, za bardzo lubią jedzenie, cudowne genetyki też nie mają, więc pchają się w coś, co nie powinni, nie? Więc drugi problem to jest to, że po prostu ktoś, kto po prostu nie urodził się, znaczy nie urodził się do tego, po prostu psychicznie się nie nadaje, nie robi tego zupełnie szczerze, też nie wyciśnie dużego progresu, bo żeby zrobić duży progres, to trzeba naprawdę duży nakład pracy włożyć to, tak? I wyrzeczeń. Kolejny problem, też wiesz, jakieś limity genetyczne, nie? Nie każdy jest stworzony do tego, żeby być super ciężkim zawodnikiem. I im większa masa mięśniowa, tym trudniej nałożyć. Ty już wiesz sam po sobie, że przekroczyłeś jakiś próg tych kilogramów, no i teraz wiesz, jak się kiedyś szło w ciągu roku dołożyć na scenie 5, 7 kilogramów, 8, tak teraz, kurde, no dokłada się już coraz mniej, no wiesz, czasami wyjdzie więcej, nie, ale wiesz, już taki wynik 4 kilo u ciężkiego zawodnika, no to jest dobry progres, nie, w skali roku, no ale to jak ze wszystkim, im wyższy poziom zaawansowania, tym już ciężej potem o, wiesz, jakiś kolejny rozwój, albo wiesz, no po prostu większy rozwój wymaga większych finansów, jeszcze większych jakichś tam wyrzeczeń i tak dalej, no i nie zawsze to, wiesz, zawsze same chęcie wystarczą, żeby już zrobić taki konkretny progres, nie?
No i tak jak mówię, genetyka, nie? Jedni mogą rosnąć tam do jakiegoś poziomu i potem jest problem i tak naprawdę środki jasne pozwalają trochę dalej przejść, trochę wyżej, no ale jeżeli ktoś nie ma tego genu, no to żadnej ilości środków potem już nie przybijają, albo wiesz, albo trzeba naprawdę jakiegoś oksygenu pojechać, gdzie tam ktoś z ciebie grubo pieniądze zainwestuje, a jeszcze pozostaje kwestia tego, czy masz gen do zdrowia i czy wytrzymałbyś takie rzeczy, które tam robią. No, co tam dokładnie robią, to tak można z plotek jedynie wywnioskować, nie? No, zapewne wiesz, nikt się nie pochwali taką wiedzą, bo po prostu ona kosztuje. Dokładnie, nie? To wiesz, i tak naprawdę z tymi trenerami takimi typu, nie wiem, Patrick Tour, Cyril Peters, czy tam Neil Hill, to tak wiesz, od kolegi się dowiesz, bo tam klauzula w umowie, nie? Że nie można, są kary po prostu za rozpowszechnianie, wiesz, informacji, nie? Bo to już są trenerzy, to są naprawdę z grubej paki. No i tak z trzeciej, czwartej ręki się tam coś można dowiedzieć, nie? Ale publicznie nikt tego nie wrzuca, nie? Zauważ, że od jakichś takich mniejszych trenerów, jakieś rozpiski gdzieś tam po necie latają i tak dalej, od tych takich największych trenerów, nie, no to już tak nie za bardzo, albo jakieś fejki ktoś sobie wymyślił, nie. Tak Ciężko dowiesz jest się tam. właśnie od znajomego, znajomego, nie, no bo tam różne rzeczy, może i nawet lepiej, że to nie lata po necie, bo no, niektórzy trenerzy potrafią rozpisać, nie. No, Wiesz, że babcia nie no. żałuje tam chłopakom, nie. No, Neil Hill też nie, no ale Flex jakoś ogarnął, więc widać, że da się żyć, nie. Mimo tego, co tam jest. Jeżeli jesteśmy już przy czasie i dniu, jeszcze to chwilkę poruszę, prawda? Musimy wziąć pod uwagę, że nas, kulturystów, tak jakby wiąże limit pewien czasowy, okres limit czasowy i tak dalej. Tak jak w piłce nożnej, w ogóle w każdym sporcie jest jakiś limit rozwoju, limit czasowy rozwoju i tak dalej, w którymś momencie już po prostu to się kończy i tyle, bo nie jesteś już w stanie więcej wycisnąć, twoje zdrowie zaczyna kuleć, mijają lata i po prostu jest coraz gorzej. Dlatego też czas, tak jak powiedziałeś, jeżeli póki jesteśmy młodzi, czyli jak na przykład jak ja zaczynałem, no to wtedy ten przeskok, co z Łukaszem zrobiłem z 80 na 90, z 90 na 100 w rok, znaczy w 2 lata, prawda? I potem, tak jak mówisz, było, teraz już jest 3 kilo. Już bym się cieszył, wiesz, no już u zawodnika ciężkiego, tak jak powiedziałeś, 4 kilo przyrostu, czyli 8 funtów, 8-9 funtów, to jest bardzo dużo, jakby nie patrzeć. Dokładnie. Nie? Takim jedynym wyjątkiem, który kojarzę, no to jest Robert Piotrkowicz, który w momencie, kiedy przeszedł na pro, nam skoczył z wagi chyba 102 kilo na 100, 112, coś takiego. No ale no to wiesz, Robert, no raz, że na pewno miał predyspozycję do tego sportu, bo jakby ich nie miał, to by nie był na Olimpii, nie byłby tyle razy mistrzem świata i tak dalej. Dwa, dość krótkim czasie gdzieś tam zrobił dużo masy mięśniowej, ale też przez to jego talia na jakiś czas ucierpiała, bo w tym momencie, kiedy dłożył tak dużo wagi w krótkim czasie, to był ten moment, kiedy też ta talia trochę się rozeszła, nie? I wiesz, tu nie ma co gadać, że środki, nie środki, co wcześniej ich nie stosował, no też stosował, nie? Na pewno były większe dawki. Nie jest tutaj już gdybać ile, czego i tak dalej, no ale sam fakt, że musiał wszystkiego, wiesz, żeby przejść poziom wyżej, musiał ze wszystkim iść mocniej. Nie wiem, czy ciężary były większe, natomiast na pewno było więcej jedzenia, środków, myślę też, bo to już jednak było pro, nie? Chciał powalczyć w pro, więc jedno z drugim się wiąże. No i gdzieś tam to też wpłynęło na ten rozrost talii, choć da się to kontrolować, popatrząc na to, jak Winkler potrafi z dużej talii na zawody przygotować nagle małą talię, znaczy małą talię, płaski brzuch. No to są jakieś metody na to, że jednak wiesz, te organy aż tak się nie rozrastają, jest to kwestia, wiesz, jakiś tam. Kwestia żywienia, stanu, nie wiem, flory bakteryjnej jelit i tak dalej, jakichś nawyków trzymania tego brzucha. No Cutler był w tym mistrzem, bo może talii wąskiej nie miał, ale brzuch miał zawsze płaski, zawsze go trzymał, nie? A Cutler, no to jest jednak gość, który pokonał Colemana, więc tam nie ma co ukrywać, że tam też lekko nie było, więc nie tylko środki, nie? No, więc to, tak jak mówisz, im większa waga, jak mówimy, im większa waga, tym ciężej o kolejny progres, ale na ogół, wiesz, ci zawodnicy już tacy na tym zaawansowanym poziomie rzadko się odgrażają, a przynajmniej rzadko publicznie, nie? Owszem, mówią, że teraz wykręcą formę życia, mogą się zdeklarować, ale wiesz, to jest po prostu wykręcić formę, a dołożyć tych kilogramów, nie? No to jest jednak różnica. Często właśnie tych kilogramów deklarują właśnie goście, którzy gdzieś tam zajęli miejsce piąte, szóste, czwarte, tak dalej, w jakichś kategoriach takich trochę lżejszych. Albo w klasyku, jakimś chcą przejść do ciężkiej, albo spodenek i chcą przejść do kulturystyki. No i w sumie w tym momencie by się dało to zrobić gdzieś tam poważnie, no ale
Wiesz, no, trzeba dyscypliny, tak? Jeżeli ktoś ma genetykę, no tutaj masy nabiera łatwo, on tak naprawdę nawet nie będzie musiał się deklarować, bo to widać, że gość po prostu rośnie, tak? Owszem, może być tak, że ktoś jest genetykiem, a się opierdziela, no i teraz się deklaruje, że on się teraz zepnie i wykorzysta swój potencjał, więc to jeszcze jest do przyjęcia, no, ale w większości przypadków to po prostu są goście, po prostu, no, tak jak mówiłem, nie? Niekoniecznie psychicznie się nadający do kultury psychiki ekstremalnej. I nagle oni, wiesz, pod wpływem jakichś tam emocji czy czegoś deklarują, że teraz zrobią progres życia. Potem po 3-4 miesiącach wchodzisz do gościa na profil, patrzysz, że tam powoli odzyskuje motywację do treningu, nie? No, czyli motywacja już wygasła. Oczywiście przed tym sobie zrobił ofa, nawpierdzielał się i tak dalej, nie? Żeby móc teraz napierdzielać, no i starczyło tego, ten of mu dał taki luz psychiczny, że starczyło motywacji na 3 miesiące, nie? No nie chcę tutaj, wiesz, mówić ofa, nie ofa, ale jeżeli ktoś chce dołożyć 10 kg, czy tam 8 kg w ciągu roku, nie ma czasu na ofa. No chyba, że ktoś jest wybitnym genetykiem, albo liczy te 10 kg na zasadzie, wiesz, spadł i nadrobił, nie? Odrobił i trochę dobudował, no to wtedy tak, nie? Takie duże przeskoki, no to naprawdę trzeba ciągnąć cały rok. Jest to jakieś nadwyrężenie dla zdrowia na pewno. No ale no, wiesz, no popatrz sobie tak na Olimpię, nie? I na tych ludzi takich, Denis Wolf, nawet Cutler, wiesz, ta cała ekipa z tamtych czasów, czyli LeBron, Flex Wheeler, oni wszyscy mają 25-7 lat, oni na Olimpii byli, nie? I już byli tacy dowaleni. Denis Wolf miał w 2007 chyba 27 lat, Wiem, taka że druga chyba jego Olimpia. LeBron był bardzo młody, miał chyba 24 lata, jak już był na Olimpii. Tak. No, Cutler Lipris też bardzo też. młodo, Lipris bardzo młodo. I tam na pewno, tak jak pewnie chciałeś powiedzieć, dawki to tam minimalne nie leciały. Tak, ale zauważ, oni, póki organizm był młody i sobie świetnie z tym wszystkim radził, dowalali jakąś masę mięśniową i już tak w wieku, nie wiem, 30, oni już generalnie gabarytu nie zwiększali, tylko po prostu kręcili formę na zawody. Phil Heath to samo, akurat Phil Heath to tam, wiesz, genetyka naprawdę dużo zrobiła, choć nie można mu odmówić, bo mało kto jest przygotowany zawsze z formą jak on, nie? Nie można powiedzieć, że kiedyś Phil Heath wyszedł bez formy, jakiś podlany, albo nie trafił z formą, z ładowaniem czy z czymś, nie? On jest zawsze przygotowany, więc wiesz, genetyka genetyką, ale musi też mieć jakąś etykę pracy, bo nie wierzę, że po prostu, wiesz, znam genetyków i wiem, że genetyk też, wiesz, wody potrafi zaciągnąć, nie? Mimo, że wiesz, że łatwo przychodzi gdzieś tam robienie tej formy, to lubią sobie właśnie pofolgować albo coś po prostu zepsuć. No i dużo genetyków ma to do siebie, no, że lubi sobie odpuścić trochę, nie? Znamy takich gości, którzy, wiesz, forma już jest taka prawie, powiedzmy na 90%, i on już mówi, a już mam formę, to już sobie tu podjem, tu trochę mi cardio zrobię, tu coś tam. I ta forma potem na scenie jest taka, że wiesz, wygląda super, ale mogłoby być jeszcze lepiej, nie? Jest taki nie do końca, nie? No z takich gości właśnie do końca, do tutaj mówię, Phil Heath czy Szymon Łada, no wiesz, genetyka, na pewno ma genetykę, on jest tego świadomy. Też robi ofy, więc też nie dokłada jakoś tam szalonych ilości kilogramów w ciągu roku, natomiast nie można Szymonowi mówić, że on kiedyś wyszedł bez formy, bo ja go bez formy na zawodach nie widziałem. Zawsze jest poślad docięty, dwójka docięta. Wiesz, już pomijając ten poślad, nie? Bo to wiesz, pośladki też, wiesz, ktoś ma mniejsze, większe, nie? Ale sama forma, wiesz, docięcie dwójki, nie? Że widać, że gość po prostu nie ma tłuszczu, nie? Tak, A takie dokładnie. formy, jak tam niektórzy kręcą, że wiesz, obróci się tyłem, tam mu się kurwa zgaci wylewa, no, To tak taką jak formę widziałeś to kiedyś wiesz. na weryfikacjach, że dosłownie było, można było złapać za tubsko i to tak, jak wiesz, jak niezłą No. panienkę. No, dokładnie, dokładnie. I to czasami nawet wiesz, zawodnicy te są popularni w internecie, a na żywo widzisz, to trochę inaczej wygląda niż na Instagramie, nie? No. Ale jak już jesteśmy przy tym zaangażowaniu, to dobrze powiedział to Dexter też, wiesz, na przykład co do posiłków i tak dalej, że on nie może opuścić jednego posiłku, bo z niego leci. I to jest to samo w ciężkiej kulturystyce, że wiele osób sobie myśli, że to będzie tak, a tu jeden posiłek odpuszczę, tu jedno kardio mniej zrobię, a tutaj trening wolny. Jeszcze jak trening treningiem, no bo wiadomo, tutaj akurat więcej do odpoczynku czasami może dać troszkę więcej. Ja na przykład teraz ćwiczę 4-5 razy w tygodniu, ja ćwiczyłem 6-7, ty ćwiczysz pewnie 7-6, to tak. Zależy jak dla kogo akurat co do treningu, ale co do diety nie ma odpuszczania, nie ma czegoś takiego, że możesz sobie zostawić posiłek więcej, czy coś takiego. Tak, nie wiem, czy mogę tu mówić takie rzeczy, ale myślę, że Michał nie będzie mi tego za złe. Michała Karmowskiego wszyscy znają. Teraz już wiadomo, emerytura sportowa. Na pewno osoba, która wprowadziła kulturystykę,
taki prekursor w sumie w social mediach sportów sylwetkowych, więc można powiedzieć ikona. On kiedyś, no jeszcze startował tak dość na poważnie, tak jak masa mięśniowa też była, mimo nie, sylwetki może nie miał pięknej, ale nogi potężne, nogi to dalej myślę, że do dziś ma top w Polsce te nogi, bo w formie jest cały rok jest docięte i łydka jest, i dwójka, i czwórka, to wszystko nie można mu odmówić. No i on jeszcze wtedy startował i ja mu zadałem kiedyś takie pytanie odnośnie tam spalaczy tłuszczu i środków różnych i tak dalej. No i on powiedział, że nie stosuje klembuterolu czy jakichś takich spalaczy, bo po prostu ma tak dużą aktywność, kręci kardio i taki metabolizm przy tej wadze, że u niego nawet stosowanie tych spalaczy, tak jak odpuszczanie posiłków, powoduje to, że mu waga po prostu ucieka, nie? Że on z natury, wiesz, po prostu miał dość dobry metabolizm, ma dużą aktywność, bo ma dużo zajęć w ciągu dnia, więc ciągle jest gdzieś tam w ruchu, robi te kardio i on tego nie potrzebował, nie? I to się też wiąże właśnie z tym, że jeżeli ktoś, wiesz, a duża waga ciała, nie? Bo co innego by miał 80 kg, on wtedy miał 116, coś takiego i to takiej dość suchej masy, no to wiesz, no to... Taka masa spala i teraz, wiesz, żeby utrzymać taką masę ciała, no to, wiesz, odpuszczanie sobie posiłeczków, tu nie dojem, tam nie dojem, to jest lipa, nie? Ta waga potem leci, nie? Choć nie polecam też robienia czegoś takiego, jak się czasami spotykam, że ktoś sobie syfem zastępuje posiłek, albo spotykam inną głupotę, ktoś nie zjadł, a potem zjada dwa posiłki na raz. Bo ja się spotkałem z czymś takim nawet u swoich podopiecznych, co jest głupotą. No wyobraź sobie, że masz, nie wiem, na posiłek 100 gram węgli, 60 gram białka i 10 gram tłuszczy. I nagle z dupy nic pietruchy zjadasz dwa wiary. Powtórz węgli, bo się przycięło przy węglach i ruch. Tak, wyobraź sobie, że masz na posiłek 100 gram węgli na przykład, 60 gram białka i 10 gram tłuszczu. I ktoś ominął posiłek, a potem zjada dwa na raz. No i nagle zjada 200 gram węgli w jednym posiłku, 120 gram białka i 20 gram tłuszczy, nie? Węgli jest tyle, że tą insulinę wywala, tak, to objętość to jest jedno. Drugie to jest to, że wiesz, 200 węgli w ciągu dnia, nie mówię po treningu, to też insulinę wywala, 120 białka, ile tam się zbiera tych aminokwasów takich też insulinogennych, typu wiesz, leucyna i tak dalej, a nierzadko ktoś jeszcze właśnie odżywki użyje do tego posiłku, żeby te 120 gram białka uzupełnić. No i 20 gram tłuszczu też nie mało, nie? To dla mnie też jest kiepski pomysł, nie? Żeby po prostu tak nadrabiać. To jeżeli już, to faktycznie ktoś pominął posiłek, to ten kolejny zjedz trochę większy, ale trochę większy, a nie dwa naraz, nie? Ale generalnie zazwyczaj to idzie, wiesz, w drugą stronę, wiesz, nie dojadają, tylko jedzą za dużo. To jest, u nas nie ma tak, że nie dojadają raczej. Tak, no to jest wiadomo, nie? No, dlatego wiesz, no i tak mówimy, nie? Tutaj kwestia tego, wiesz, żeby zrobić dobry progres, to trzeba się trzymać pewnych zasad. To, że ktoś tam raz nie doje, to jest pół biedy, ale komuś nie doje raz, dwa razy w tygodniu i jest to regularne, no to w skali miesiąca już masz, nie wiem, 6-8 posiłków niedojedzonych, czyli praktycznie jeden dzień jedzenia cię odpadł, nie? Jeśli z natury też jesteś takim, nazwijmy to ektomorfikiem, bo ja nie lubię tego podziału, bo wiadomo, że tu no, metabolizm, kościec i tak dalej, to są miksy różne, no, ale jeżeli z natury jesteś takim sucharem, szczypiorem, no to mijanie takich posiłków, wiesz, no kończy się tym, że ta masa też nie idzie tak, jak iść powinna, nie? Więc tak jak mówię, im wyżej, wiesz, jeżeli no, swoją drogą, jeżeli ktoś chce dowalić, czyli zrobić coś, czego jeszcze nie zrobił, albo powtórzyć coś, co tylko raz mu się udało, czyli zrobić duży progres, no to musi, wiesz, musi dać z siebie wszystko, tak? Musi zrobić, że ten progres ma być 8 kilo na przykład masy mięśniowej w rok, no to jest spektakularny wynik. I tutaj, wiesz, na jakimś taki pół gwizdka, czy na odpuszczaniu, czy takim, wiesz, nazwijmy to zdrowym fitnessowym trybie życia, no tego nie zrobisz. To musi być ekstrema, muszą być treningi ciężkie, żarcie pilnowane, tip-top. Środki, no też gdzieś tam muszą lecieć, to już jest kwestia, kto tam ile brał wcześniej, jak reaguje, jaką ma masę ciała, to już nie będę roztrząsał, ale no też musi cały czas być gdzieś dograne. No i wiesz, bez tej takiej systematyczności, sumienności, no nie zrobisz tego, tak, nie? No. Przy środkach jeszcze, tak szybko wtrącę. Wiele osób teraz magicznie stara się, wiesz, znaleźć jakiś środek w stylu, takie przeczytają na forum, że wiesz, MENT, czy DHB, czy inne środki. I tak jak już kiedyś sam powiedziałeś, jeżeli nie potrafisz dowalić na trenie, to na niczym nie dowalisz. I szczerze, tak, chciałbym poznać twoją opinię na temat tych właśnie środków typu MENT, bo wiem, jaka jest twoja opinia, bo rozmawialiśmy na ten temat, ale jakbyś mógł ją przedstawić, o tak.
Tak, więc to media są u nas bardzo mało popularne, nie? Tak naprawdę zachwalał go jeden zawodnik, u którego kupiliśmy rozpiskę też kiedyś. No, środek, który ma być, wiesz, według opinii ma bardzo mocno, dużo mocniej niż tren podnosi IGF. Potężne działanie anaboliczne, generalnie środek, który miód i orzeszki, na którym no, nie wiadomo jak dowalisz, nie? Prawda jest taka, że środek bardzo mocno aromatyzuje, podnosi estradiol i on... I nie łączy się w ogóle z SHGB, czyli z białkami wiążącymi hormony. Mocno aromatyzuje. Z tego, co gdzieś nawet widziałem badania, nie podnosi tylko estradiolu, ale w ogóle wszystkie estrogeny, ten estriol, tam jeszcze ten trzeci, teraz nazwa mi uciekła, generalnie wszystkie estrogeny podnosi. No i retencja na nim jest ciężka do ogarnięcia, nie? Generalnie jest to sens, wiesz, 75 nawet menta co 2 dni. Jest acetat, to nawet codziennie by się wydawało, mogłoby stosować. To masz na przykład tygodniowo wchodzi 225 do 300 mg, taka nieduża dawka. No plus tam testa leciało ponad gram. No to tabletka letrozolu dziennie dawała wynik estradiolu w granicach 80-90. To No jak więc tak trzeba, no, reagował? wiesz, tutaj jest minus taki, że gdzieś tam, żeby opanować estradiol, wiesz. Niektórzy, że Tamox, żeby blokować receptory estradiolowe, ale powiem ci, że nawet dodałem tego Tamoxa i tak dalej. Czułem jakieś lekkie backspumpy i tak dalej, wiesz, jakieś tam problemów z giną się nie robiło, nie robiły, natomiast no, po odstawieniu no, czujesz tą ulgę, nie? No, natomiast fajnie czujesz się taki nabity, gdzieś ta siła powoli, regularnie wzrasta, masz takie, wiesz, uczucie, że jesteś taki. No taki pełny, nabity, nie masz takiego wrażenia, że dorośniesz, ale generalnie jakbym miał, wiesz, patrzeć pod kątem skuteczności, ogólnie wygląd, przyrosty siły i tak dalej, to tren dla mnie jest po prostu lepszym środkiem, nie? Tyle, że trena trzeba użyć więcej, w miligram do miligramów, natomiast no, tren jest bardziej dostępnym środkiem, łatwym środkiem, tańszym środkiem, znaczy łatwym środkiem, łatwiej dostępnym, Bardziej znanym. tańszym środkiem, tak, i bardziej znanym, nie? No i teraz ludzie myślą, że ten jeden środek zmieni coś, nie? To tak mi się kojarzy to z tym, jak jeszcze byłem, zaczynałem ćwiczyć, nic nie brałem, bo ja tak trenowałem z 3,5 roku, nawet ponad, prawie 4, bez towaru żadnego, nie? I tak było z odżywkami nieraz, wiesz, jakaś odżywka nowa, nie? Wiesz, i tam kurwa, że przyrosty jakieś tam, że coś, nie? Jakaś tam przetreningówka, kreatyna dopiero, nieraz kupowałem to wszystko. Wiedziałem, że będzie tak jak zawsze, że kurwa kupię, zjem i się nic nie zmieni, ale już mnie ciągło i mówię, a kupię, spróbuję, zobaczę, a nóż coś tam ruszy, nie? No i generalnie tutaj, wiesz, też ludzie oczekują jakichś cudów. Znaczy środek na pewno fajny, warty wykorzystania. Ten podniesiony estradiol też może się bardzo przydawać pod to, że wiesz, te stawy nie są takie suche, jeżeli ktoś ma problemy przy niskim estradiolu, że wiesz, jakieś wysuszenie stawów i tak dalej. Więc środek na pewno fajny, na pewno duże działanie anaboliczne, bo tam parę kilogramów na nim, myślę, no, parę kilogramów, wiesz, parę kilogramów zbudowałem, to jest złe słowo, wiesz, bo glikogen, woda i tak dalej. No ale coś tam wydaje mi się udało na nim ugrać, natomiast wiesz, i sajdy są dla mnie na pewno mniejsze niż na terenie, patrząc pod kątem, wiesz, nie ma tego kaszlu, jakichś tam problemów ze snem, to ja generalnie nie mam, ale nie ma, wiesz, na terenie jest taki bardziej płytki sen, no jesteś taki bardziej zimny, taki wiesz, surowy, oschły i tak dalej emocjonalnie, natomiast na tym zupełnie gdzieś tam normalnie się czułem. No, ale tak jak mówię, nie? Nie jest to żaden taki magiczny środek. Uważam, że i tren, i superdrol są mocniejszymi środkami. Tym, że superdrol to jest taki środek, którego raczej długo brać nie idzie, nie? Więc to jest taki, wiesz, nie? Bardzo toksyczny oral. Więc tutaj taka sprawa. DHB, no to sam brałeś. Fajny środek, bo suchy. Mówią, że to taka mocniejsza prima. Na pewno lepszy niż Bolt. Problemem są stany zapalne. Po zastrzykach, czyli bolące są te zastrzyki, to najlepiej, że tak nie dzień po, tylko tak, no, tylko tak 2 dni po, nie? Po 24 godzinach to zaczyna napierdzielać. Najlepiej bić to w duże grupy mięśniowe, najlepiej tam, gdzie się wbiło, kolejnego zastrzyku tam nie robić, no, zmieniać, rotować te miejsce, żeby się nie robiło. Każdy z nas już miał jakąś przygodę z DHB, że ściągał sobie czy to krew, czy to ropę.
Ja akurat miałem tak, że mi się robiły krwiaki, coś w rodzaju krwiaka, że ręka była spuchnięta, zaczerwieniona. Czułem się generalnie dobrze, no tylko że takiego obolała i był obrzęk. No i ściągałem, to miałem, wiesz, taką krewek z krwiaka, nie? No i faktycznie parę razy coś takiego miałem, generalnie odpuściłem na środek ze względu na tego typu problemy, nie? No, Łukasz tam miał trochę poważniejsze przygody, ale to już było dość dawno. To generalnie, wiesz, środek. Może by tego ktoś używał, wiesz, w jakiejś takiej małej dawce rzędu, nie wiem, 300 mg tygodniowo, że wykonuje, nie wiem, 3 iniekcje w tygodniu. Jakby to uszło gdzieś tam wkomponować, to, żeby, wiesz, ten ból po zastrzykach gdzieś tam, wiesz, ogarnąć, zmieniać te miejsca i tak dalej. Ale, no, wiesz, magii nie ma, nie? Jeżeli, tak jak mówimy, nie? Jeżeli, wiesz, na polonie, na trenie nie dowaliłeś, no to na tym też się nie spodziewałeś, że, nie do, że dowalisz, no bo... Każdy środek ma jakieś zastosowanie, natomiast no, popatrzmy, co stosowali, nie? Zawodnicy przez całe lata, nie? Wiesz, kiedyś, w lata 90. tam nie było menta, nie było DHB raczej. Stosowało się standard, nie? Hormon insulina, wtedy insulina zaczęła wchodzić na salony Milosarcew. Wiesz, trend, ten słynny parabolan. Z francuskiej Sigmy, to był wtedy taki bardzo popularny. No co, no już weszły, były te wszystkie winstrole, nie winstrole, wiesz, wtedy było bardziej, wiesz, mniej tych anderów, było więcej apteki. Środki, myślę, były bardziej pewne, choć na pewno był cięższy dostęp niż obecnie, no ale to się jedno z drugim wiąże. No i generalnie też stosowali, to się stosuje, wiesz, sprawdzone rzeczy, tak? Środki takie ogólnoznane, nie? Nikt nie miał jakieś tam, wiesz. Jedyna różnica, jaka była, że może, nie wiem, w latach już potem 2000 tego IGF-a ktoś tam ogarniał, takiego prawdziwego, aptecznego, ale to już finanse są spore, nie? No hormon też apteczny gdzieś tam ktoś sobie ogarniał, no to jasne, nie? To taka różnica, ale ty wiesz, ze środkami, wiesz, tak nawet jak dostajesz rozpiskę od jakichś Amerykańców i tak dalej, to jakie widzisz tam różnice, nie? Generalnie różnica jest najczęściej w tym, że podejście jest takie naprawdę już 100%, nacisk gdzieś tam na prozdrowotność, jednocześnie dawki są znacznie wyższe, więc siłą rzeczy te prozdrowotne suplementy i takie jakieś tam rzeczy muszą też być, nie? Bardziej zadbane, wiesz, większych dawkach, więcej tych suplementów. I co? No i generalnie, wiesz, etyka pracy, nie? Genetyka, etyka pracy, czas. Wystarczy popatrzeć, co ci wszyscy kurwa zawodnicy mówią, nie? Od Doriana przez nie wiem, przez Cutlera, przez jakichś tam zawodników ze złotej ery, znaczy złotej ery, ja tą złotą erę na myśli, te lata 90. Choć wiesz, to jest takie trochę kto co woli, ale wszyscy zawodnicy mówili o jednym, nie? Że czas, praca, tak zwany mindset, czyli że wiesz, byli skupieni, mieli swój cel i robili wszystko po prostu, żeby być najlepszymi, nie? Dorian miał, szedł na trening, to wiedział, że idzie na ten trening i będzie trenował tak ciężko, jak nikt nie trenował. I jak potem wychodził na scenę, to wiedział, że nikt nie dał siebie tyle, co on, nie? Wiadomo, jakieś środki i te inne, to wszystko, ale to wiesz, to tam na tym poziomie to już każdy gdzieś mniej więcej ma to samo, albo no, kogoś stać na troszeczkę więcej, nie? Wiadomo, nie? No. I każdy z nich, wiesz, mówi o czym? O systematyczności, o regularności, o jakimś poświęceniu, o wyrzeczeniach i tak dalej, nie? No może poza LeBronem, bo on ofy robił, no ale no wiesz, to on mógł, nie? To wiesz. Też spotkałem się z taką wypowiedzią jednego gościa. To był jakiś amator zawodnik, chyba nawet pro nie zdobył, ale tam się starał. Że on tam w czasach, jak LeBron był na topie, to tam się z nim znał. Plus minus wiedział, co tam robił, co tam brał, i mówił, że no, że wiesz, pół roku to on sobie tam bimbał, a pół roku się odpalał tak na grubo, i mówił, że wiesz. Generalnie to, że tam dawki dawkami, mówi to jedno, ale drugie, że on po prostu nie miał side'ów, nie? On po prostu poza jakimś tam letargiem, lekkim zamułą, czy takim zmęczeniem od jakiejś tam, wiesz, mniejszych ilości węgli i jedzenia, no to generalnie jakichś poważnych side'ów nie miał od tych środków, nie? A on waląc tyle samo, co on, no to po prostu side'ów nie wytrzymywał, nie? Więc to też kwestia genetyki, to jak znosisz to wszystko, nie?
No, i Właśnie generalnie wiesz. temu chciałem poruszyć ten temat na sam koniec naszego materiału, ponieważ, tak jak wspomniałeś, chciałem go zakończyć w sposób taki, że wszyscy ludzie, którzy myślą, że dowalą, szukają magicznej drogi. A tutaj, tak jak wspomniałeś, nie ma magicznych dróg. Jest systematyka, etyka pracy i nawet jeżeli bierzesz towar, czy nie bierzesz towaru, czy ile go bierzesz i tak dalej, to nie wpłynie to w takim stopniu, jak to, że codziennie będziesz robił to samo. Bo kulturystyka to, tak jak Łukasz powiedział, to jest typowa rutyna. To jest typowa rutyna, dzień w dzień wstajesz, robisz, jesz to samo. Nawet jeżeli jesz smaczniej, tak jak my jemy, to znaczy, że jesz ciągle podobnie tak samo. Tak, i wiesz, tutaj też trzeba zaznaczyć, bo wielu ludzi myśli rutyna, to myśli, że wiesz, że nigdzie nic nie można zrobić, nie? Byłeś dzisiaj w kinie, ja byłem wczoraj w kinie, ja byłem na Krainie Lodów, ty pewnie nie. No, ale wiesz, to ja tu miałem trochę Obowiązek. inne towarzystwo. Tak, i ten, ale generalnie no co, no normalnie wychodzisz do tego kina, normalnie żyjesz, robisz jakieś tam normalne rzeczy, tyle, że trzeba no, wziąć ze sobą żarcie, tak? Wiesz, żarcie zrobisz, kardio jak nie zrobisz, kurde, z rana, bo coś tam, to robisz je na wieczór, robisz je po południu, ale ma być zrobione, nie? I po prostu tutaj nie chodzi o to, że masz być jakiś więzień, siedzieć w chacie, nie wychodzić z chaty i wiesz, izolować się od ludzi, tylko masz po prostu wszystko zrobić, co masz zrobić, no i jakoś to łączyć, nie? Z takim życiem codziennym, nie? Wiadomo, że w tej końcówce gdzieś tam już potem zmęczenie narasta, to już się potem niektóre rzeczy trochę zaniedbuje, bo się nie chce, bo coś tam, ale wiesz, ta rutyna nie oznacza tego, że rezygnujesz z jakiegoś życia, nie? Tylko po prostu robisz swoją robotę razem z tym, co robisz na co dzień, nie? No i tu też kwestia tego, czy naprawdę to lubisz, nie? Bo jeżeli ktoś tego nie lubi, no to... Wiesz, ktoś bardzo lubi imprezy, aż za bardzo i nudzi go siedzenie w chacie i tak dalej. Lubił towarzystwo, jest duszą towarzystwa i tak dalej. No to długo w takiej rutynie nie wytrzyma, nie? To są, wiesz, tacy to wtedy są ci genetycy, tacy co jak ma genetykę, to może tak postartować, bo się tam zepnie na parę miesięcy i formę wykręci, a potem sobie tak, wiesz, na półgwizdka leci przez resztę czasu, imprezuje i tak dalej. No to paru takich genetyków ma na to. Ma na to, wiesz, ma taką możliwość, reszta nie. A zakładamy z góry, że, nie wiem, widzowie czy osoby zainteresowane jakimś progresem i tak dalej, no to są osoby, powiedzmy, o przeciętnej genetyce, a nie, wiesz, jakiejś tam wyjątkowej genetyce, nie? Więc jeżeli chcesz zrobić progres, no to musi być rutyna, czas i czasami, bym jeszcze powiedział, chłodna głowa, bo od nadmiaru kombinacji też często różne rzeczy się dziwne dzieją, nie? Albo chłodna głowa nad tobą. Tak, no dokładnie, chłodna głowa nad tobą. Nie? Tak samo wiesz, jeśli chodzi, znam takie osoby, które wiesz, wychodzi jakiś nowy środek, nie? SARM, właśnie coś takiego wiesz, wcześniej nieznanego, jakiś MENT się pojawia, wiesz, laby zaczynają robić jakieś środki i tak dalej. I on już od razu musi iść to kupić, nie? Jest taki gość tam, brał ten YK11, nie? Ten SARM. On tam jakoś wpływa na miostatynę, że niby tam się bardziej urośnie i tak dalej. Nie, ledwo to wyszło, jeszcze nikt go nie testował, już poleciał, kupił, nie? Mimo, że gorzej jakiś tam specjalnie dziany nie jest, nie? Nie muszę mówić, że jak wyglądał, tak wygląda. I nie mówię tego jako antyreklamy tego YK11, bo wiesz, nie mam tam jakiejś opinii póki co o tym. Natomiast, no wiesz, gość myślał, że nagle się pojawiło coś, co go wyniesie na inny level, nie? No nie, niestety, jak coś jest ogólnie dostępne, jeszcze tanie, to takich cudów, no, się nie robi, nie? Ja bym coś takiego było, to ludzie w Stanach i w takich krajach już by to dawno mieli opatentowane, już by to brali, nie? Okej, także dziękujemy za dzisiaj. Zbliża się godzina 22, także jak zwykle my, nocne marki. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Zostawcie dzwoneczek, też naciśnijcie, będzie powiadomienie. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Zawsze możecie coś fajnego napisać, albo że jak to powiedział Konrad Karwat, jesteśmy na sterydowane głąby. Jak sobie chcecie, ale zostawcie coś po sobie. Zapraszamy do subskrybowania kanału na YouTube, True Bodybuilding, bo już niedługo materiały także na tym kanale. I chyba już jeden jest zrobiony. Jest zrobiony. Tak, tylko nie wiem, czy wejdzie jutro, czy pojutrze, bo to tam wiesz, zależy jak tam No Daniel różnie. polepi. Ale już jest nagrany, tak, już jest nagrany, więc tam też będą materiały. Z tym, że tam będą takie materiały, tu wiesz, tu są takie bardziej luźne, na zasadzie luźne gadki, rozmowy. Tam niby też, ale tam jest, wiesz, stricte temat, punkt po punkcie omawiany, takie bardziej, wiesz, podwiedzę.
typowo, wiesz, no taka wiedza już taka ścisła, niż takie luźne wypowiedzi, opowieści, skrypty i wiesz, historie różnych ludzi, nie, z branży. No tutaj raczej jest takie, wiecie, trochę zabawy, trochę tego, a tam będzie profesjonalne podejście pod po prostu dany temat. I zapraszamy Was także do naszego forum, na którym macie dzienniki Adama, Łukasza, Daniela, Krystiana, mój, Mariusza Żaby, Przemka, Kurynowicza. Mogę wymieniać i wymieniać. Także dzięki bardzo za dziś i słyszymy się niebawem. Dzięki wszystkim.